To witam Ciebie w drugim odcinku, w którym porozmawiamy sobie ogólnie o współpracy z stylistą. W pierwszym odcinku rozmawialiśmy o zasadach, o tym jak wybierać outfity do sesji biznesowych, na co zwracać uwagę, czego trzeba unikać. Natomiast tutaj, w tym odcinku porozmawiamy sobie na temat współpracy z Tobą. Współpracy z Tobą, a jako osoba, która zajmuje się stylizacjami, stylistką personalną, bo tak to się nazywa. Tak. Jak to w ogóle funkcjonuje? Na co klienci mogą, czego klienci mogą się spodziewać po kontakcie z Tobą? Tak. To przede wszystkim w moim zawodzie bardzo ważne jest indywidualne podejście. Ja jak robiłam sobie talenty Galupa, to wyszło mi, że na pierwszy mój talent to jest indywidualizacja, czyli taka... Naprawdę? No to super. Chcę zrobić właśnie odcinek o teście Galupa, także... No to widzisz, no to super. Także mam motywację. Jeśli to teraz powiedziałem, muszę to zrobić. To w przypadku zdjęć na pewno bardzo Ci się to przydaje, bo każdy, wiesz, jest inny i Ty jako fotograf podchodzisz do tego bardzo takie indywidualne podejście, to jest ta usługa premium. I ja tak samo, kiedy pracuję z klientem, dla mnie bardzo ważne jest to, żeby poznać daną osobę. Ja nie ubiorę kogoś, zanim go nie poznam, zanim nie usłyszę chociaż, wiesz, kilku słów o nim, nie zobaczę tej osoby. Moim narzędziem pracy jest wyczucie estetyczne. Znam zasady, interesuję się, wiesz, modą, trendami i tak dalej, ale wszystko to jest poprzez takie wyczucie, czyli to, co widzę, to mogę uznać, że to jest ładne i to akceptujemy, albo to nie jest ładne i tego nie akceptujemy. Nie? I to wszystko opieram na tym, na swoim guście. I teraz pracując z klientem, zawsze dlatego chcę go poznać. Chcę poznać trochę jego historię, trochę jego rolę w danym momencie w życiu. Czyli, że na przykład osoba w danym momencie pełni takie albo inne stanowisko. Albo może jest młodą mamą, która wraca po dwójce dzieci do pracy i wiesz, gdzieś tam chce wrócić, trochę się zmieniła sylwetka i ona w związku z tym ma wyzwanie i ja w tym temacie w szczególności muszę się skupić i jej pomóc. Może to jest osoba po przejściach. Też bardzo często mam takich klientów, którzy, wiesz, mieli pewne przejścia w życiu, różne czy to choroby, czy to rozwody, czy różne traumy i później gdzieś tam, i wtedy te, podczas, przez to, że tak się wydarzyło w ich życiu, to ten ubiór zszedł na drugi plan i oni chcą to zmienić i wiedzą, że takie spotkanie ze mną im pomoże. Dlatego ubieranie kogoś, wiesz, tak ad hoc dla mnie nie ma sensu osobiście, czy dawanie komuś, wiesz, jakichś zasad, bo to nie przyniesie tak dobrych efektów, jak to, że właśnie ten ubiór będzie spójny z nami. Zobacz, że często się mówi, że moda to jest ekspresja i właśnie tak jest, że ona ma być spójna z tobą. Ja mam dzisiaj, wiesz, marynarkę, ale mam trampki, bo ja jestem Zośka, nie? I po prostu to jestem ja, tak? Czasem chodzę w szpilkach, czasem, wiesz, czasem wyglądam elegancko, kiedy chcę wyglądać elegancko, ale ja ogólnie wywodzę się z hip-hopowych korzeni, więc lubię to trochę gdzieś tam przemycać w moim stylu. I wiesz, i dlatego na przykład, jak ja poznaję klienta, to ja chcę właśnie takie niuanse u niego odkryć, które przełożą się później na ten jego ubiór. Dobra, to tak w ramach wstępu, a teraz przechodząc do konkretów, to moja usługa wygląda tak, najczęściej to jest dwudniowa usługa, że najpierw właśnie poznaję daną osobę, poznaję jej szafę, bo też kiedy widzę to, co ktoś dotychczas kupował, jakich wyborów dokonywał, na co mu się podobało, a podczas tej rozmowy, co mu się już nie podoba, to ja też wyłapuję tak jakieś, powiedzmy to, wspólne mianowniki, gdzie, w jakim kierunku chcę, żeby szedł jego styl, tak? Na co przede wszystkim stawiamy? Czy właśnie, tak jak u mnie, są to trampki z marynarką, przykładowo, które ja lubię łączyć i się tak czuję po prostu, jak jest to moja druga skóra, czy może ktoś jednak właśnie wolałby postawić, nie wiem, na bardziej wyraziste kolory, czy jego stylem będą bardzo oryginalne okulary, czy jego stylem będzie, nie wiem, będą ciekawe wzory, jakieś, nie wiem, zwierzęce, albo dla innego to będą bardziej biznesowe, bo zależy od jego stylu. Więc najpierw takie poznanie tej szafy pozwala mi też odkryć dotychczasowy styl i wyłapać, na ile chcemy zmienić ten styl, bo to też każdy, znów wracamy do tego, że to jest indywidualna usługa, czyli ktoś na przykład chce tylko, ma już całkiem fajny styl, ale chce go jeszcze podrasować, to ja wtedy pomagam go jeszcze podrasować, albo ktoś na przykład ma totalnie zaniedbany styl, bo po prostu nie było to jego priorytetem, czy właśnie nie ma tego wyczucia i po prostu nie zależało mu na tym, żeby je rozwijać. I ja przychodzę i na przykład, i ktoś jest gotowy na totalną zmianę i wtedy robimy totalną zmianę, więc to wszystko zależy od tego, na ile klient jest gotowy i podczas... No.
kupujesz, dobierasz, czy też edukujesz podczas? Tak, edukuję. Edukuję. Podczas tego przeglądu szafy staram się wspólnie z klientem, to jest zawsze współpraca. Nie? Ja nie wyrzucę czegoś z szafy bez zgody mojego klienta. To jest zawsze współpraca, komunikacja. Dobra. Na ile ten klient chce właśnie się tego pozbyć, a na ile chce zostawić. I po takim przeglądzie szafy tworzymy, on już się często podczas takiego przeglądu, tworzy się lista zakupów, czyli tego, co brakuje, co, o co warto uzupełnić. Mnie zawsze zależy na tym, żeby to nie było tak, że wiesz, rzadko kiedy się tak zdarza, że prawie nic z tej dotychczasowej szafy nie wykorzystujemy. To są bardzo rzadkie przypadki. Najczęściej jest tak, że ja chcę wykorzystać te dotychczasowe ubrania i połączyć je z nowymi, które kupimy następnego dnia na wspólnych zakupach, na które się umawiamy. I te nowe ubrania, że tak powiem, uruchomią te, które były dotychczas w szafie. Czyli mamy ten przegląd szafy, porządkujemy, ustalamy jakiś wstępny kierunek stylu, listę zakupów, a następnego dnia wybieramy się na zakupy. I podczas tych zakupów ja też podsuwam różne propozycje klientom i też klientowi i też obserwuję, w których on się najfajniej czuje. Ja najczęściej po tym przeglądzie szafy już mniej więcej wiemy, ale później jeszcze na zakupach różne rzeczy wychodzą, bo to się tak trochę też spontanicznie działa. I obserwuję. Robię zawsze zdjęcia w tych stylizacjach, żeby klient też widział efekty, bo czasami widzimy się z tej perspektywy, wiesz, naszych pozycji, naszych oczu w lustrze, gdzie są też różne światła. Jako fotograf wiesz, że to bardzo dużo wpływa na to, jakie jest światło, jak się prezentujemy. Więc ja czasem robię zdjęcie w tym outficie, żeby ktoś sobie zobaczył, jak wygląda. I wspólnie ustalamy, czy to jest ten kierunek stylu, czy może trochę bardziej go chcemy wyluzować, czy może trochę bardziej elegancji dodać, to już wszystko zależy. I tutaj już działam bardzo elastycznie na bazie swojego wyczucia i na bazie tych potrzeb klienta, jak on chce wyglądać. Jasne. Określacie jakiś budżet na wydatki, tak? Tak, tak. Zawsze klient określa budżet, ile chce wydać na zakupy. I ja w zależności od tego tej kwoty to wybieram takie marki i sklepy, które w tym budżecie się zmieszczą. Masz jakby pogląd na całą jakby branżę odzieżową, wiesz? Wiesz, można kupić eleganckie buty za 300, no w Zarze to nawet chyba za 180, a można kupić eleganckie buty za 1500. Można i więcej, ale już nie zawsze to jest sens. Ale tak, wiesz, rozsądnie biorąc pod uwagę jakość do tej ceny, no to rzeczywiście jak kupimy te za 1500, no to możemy się spodziewać tego, że to jest taka jakość, taki Mercedes, nie? Jak to się mówi. Więc można kupić garnitur za, wiesz, 500 zł, a można uszyć garnitur za 10 tysięcy. Więc to wszystko zależy od tego, jaki ktoś ma budżet. To tak dostosowuje maksymalnie estetycznie, żeby to fajnie wyglądało, pasowało do kogoś w tym danym budżecie, który ktoś przygotuje. Jaki twój najfajniejszy projekt? Jakbyś mogła o nim opowiedzieć, jeśli chodzi o przegląd właśnie szafy i stylizację kogoś. Dużo mam takich, bo dla mnie, wiesz, każdy klient jest ciekawy na swój sposób i to jest zawsze ciekawa przygoda, jak kogoś poznaję i przeprowadzamy tą zmianę. Dla mnie takie, które najbardziej zapadają mi w pamięci, to są takie przemiany, gdzie ktoś rzeczywiście... To na przykład to są takie kobiety, które są naprawdę piękne, ale one nie zdają sobie po prostu z tego sprawy. Nie podkreślają po prostu. I one tak marzą o tym, żeby być piękne i przychodzą. Ja już widzę, bo wiesz, ja już na tyle się znam, że czasami widzę rysy i ja widzę, że tu wyciągniemy z tego księżniczkę, nie? Że to po prostu jak przyjdzie nasza Natalia, makijażystka, jak przyjdzie, wiesz, fotograf, jak zmienimy jej fryzurę, jak dobierzemy stylizację, to będzie po prostu petarda. No i to takie przemiany są chyba najfajniejsze, nie? Że gdzieś tam po prostu taki efekt jest naprawdę, że ktoś przychodzi i jest taki mega metamorfoza. Albo wiesz co, mam też takie historie autentyczne z pracy, gdzie na przykład mężczyźni się do mnie zgłaszali i na przykład mówili mi, że są singlami, że chcą wprost na spotkaniu mówili, słuchaj, chcę się bardziej stylowo ubierać, chcę się po prostu bardziej podobać kobietom. Dlatego zatrudniłem ciebie i chcę, żebyś ty mi doradziła, co według takiej płci przeciwnej będzie sprawiało, że ja wyglądam atrakcyjnie. I wiesz, ubrałam paru takich mężczyzn i na przykład oni przychodzili do mnie po pół roku, po roku i autentycznie mówią, słuchaj, mam dziewczynę. Albo narzeczoną. Ja mówię, no to słuchaj, to już nie będziesz musiała ze mną chodzić na zakupy, nie? Więc tak, takie sytuacje są super, bo to tak cieszy, że wiesz, że ja nigdy nie uważam, że to jest jedyny powód, dla którego ktoś sobie znalazł dziewczynę. Na pewno tak nie jest, ale wierzę, że to jakiś pewien niuans, który pomógł, nie? Pomógł tak, że ktoś się może lepiej czuł podczas tej randki, może jakąś miał większą taką pewność siebie, dokładnie. I wiesz, jakoś tak
No tak, cieszę się, bo to zawsze, wiesz, jak widzisz, że się przyczyniasz do tego, że komuś naprawdę szczerze pomogłeś, no to jest chyba najlepsze, co można zrobić. No, takie najlepsze wynagrodzenie za swoją pracę. Pracę, tak, tak, no. Tak właśnie z aspektu też jakby pracy fotografa też to widzę, gdzie jestem w stanie nawiązać, tak jak mówiłaś, że nie można robić jakby stylizacji tak ad hoc, a na ślepo, tylko właśnie ten aspekt relacji widzę, jak to się przekłada na finalną pracę. W momencie, w którym jestem w stanie posłuchać jakichś podcastów, poczytać jakieś artykuły o danej osobie, przyjść na daną sesję już takim przygotowanym, a to widzę, jak ta relacja, to, że osoba jakby docenia sam fakt, że poświęciłem czas na ten research, a i ta rozmowa w trakcie sesji przekłada się na finalne zdjęcie. Także widzę, że jeśli chodzi o aspekt tutaj też stylizacji, sądzę, że to jest jakby też podobny case. Bardzo indywidualna kwestia, bo wiesz, mam klientów, którzy lubią bardzo szalony styl, nie? Mimo, że ja sama tak się nie ubieram i jakoś tak nie pokazuję takiej stylizacji u siebie gdzieś tam w swoim portfolio, to mimo wszystko mam klientów, którzy chcą mieć bardzo ekstrawagancki styl. Ja mówię, dobra, no to słuchaj, lecimy bardziej ekstra. I wtedy, wiesz, zobacz, testuję sobie, oglądam sobie, wiesz, który, na ile chcemy tą ekstrawagancję wprowadzić. To też jest, wiesz, jak najbardziej fajna też przygoda. Zależy, co kto lubi i w czym ktoś się dobrze czuje. Okej, okay. I rozumiem, że mamy jakby ciebie, która rozwiązuje wszelakie problemy odzieżowe w formie usługi. I pytanie, czy podczas takiej usługi, którą wykonujesz, jesteś w stanie przygotować osobę pod właśnie sesję biznesową? Mm-hmm. Tak, jak najbardziej. To właśnie podczas tej rozmowy, poznawania klienta, też klienci często zgłaszają mi, że słuchaj, mam za niedługo wesele jako gość, albo na przykład mam właśnie sesję biznesową, albo jadę gdzieś tam na urlop. No w zależności od tego, jakie mamy okoliczności, do tego dobieramy ubrania. Więc jeśli klient mi zgłosi, że chce też na sesję zdjęciową się przygotować, to podczas takich zakupów tworzymy również zestawy pod sesję taką biznesową, żeby one właśnie były takie spójne i dopasowane odpowiednio. Okej. Okay. A w jaki sposób przygotować takie outfit do sesji? Jak o nie zadbać? Jak je transportować? Wiesz co, no tutaj na pewno sprawdzi się, znaczy tak, przede wszystkim trzeba wiedzieć, czy na miejscu jest żelazko parowe, albo zwykłe żelazko co najmniej, ale parowe się najlepiej sprawdza, szczególnie jak mamy takie właśnie jakieś, wiesz, nie wiem, lekkie sukienki z jedwabiu, czy na przykład właśnie jakieś delikatne wełniane marynarki, że to łatwiej po prostu tą parą przeprasować. Nie pracujemy na ciele. Nie. Mogłoby się to źle skończyć. Miałem takie zapytania podczas sesji. Aha, nie. Mogłoby się to źle skończyć. Wiesz co? No i później co jeszcze? Oczywiście transportujemy to, wiesz, w takich specjalnych pokrowcach na garnitury, marynarki. To zawsze zmniejszy ryzyko zabrudzenia, bo wiesz, no mamy jasną marynarkę, jasny garnitur. No to jest po prostu moment. Ja jestem mistrzem od zrobienia plam, więc to jest po prostu moment, że to jest zaplamione, nie? Od szminki, od makijażu, od czegoś. Więc warto sobie to spakować do takich pokrowców. Wiesz co, w ogóle co ważne, właśnie przede wszystkim dobrze jest się właśnie przygotować. Czyli wiesz, jak już my zaczniemy dwa dni wcześniej kreatywnie myśleć, próbować sobie wizualizować te zestawy, później sobie w domu przymierzyć, zrobić sobie w nich zdjęcia, popróbować różne opcje, znaleźć to, co gdzieś tam najbardziej do nas pasuje, najbardziej nam się podoba, czym chcemy. Można z kimś skonsultować, kto właśnie może ma fajny gust, kto nam się podoba, tylko właśnie ktoś, kto ma fajny gust. Pamiętajmy o tym, że to będzie decydowało i ktoś, kto jest szczery, tak? Kto nam powie, że słuchaj, nie, wymień to albo zaproponuję nam jakieś inne rozwiązania, bo to wiesz, w modzie jest dużo kreatywnego działania. Być może, nie wiem, podmienienie, ja mam dzisiaj różowy top, ale można by było również dobrze biały, nie wiem, cielisty, może szary też by pasował, tak? I mamy różne rozwiązania. Więc w zależności od tego, jaki tam byśmy chcieli efekt osiągnąć, albo właśnie jak ktoś, kto nam doradzi, ma gust, no to możemy różne opcje próbować, zrobić sobie w tym zdjęcia i mieć takie gotowe zestawy i trzymać się tych porad, o których mówiłam w pierwszym odcinku. Okej, Zosiu, poruszyłaś wiele ciekawych aspektów, w jaki sposób funkcjonujesz na rynku, jak wygląda twoja usługa jako stylistki osobistej, stylistki personalnej. Tak. Także jeszcze raz zapraszam na kanał Zosi, gdzie znajdziecie mnóstwo porad na temat stylizacji. I dziękuję ci za dzisiejszą obecność, za swój poświęcony czas.
Fajnie, że dzisiaj będę musiał wycięczyć sobie sesję zdjęciową. Właśnie, jakieś sesje. Zaraz idziemy na jakieś zdjęcia. Zobaczymy, czy... Tak. Zobaczymy, co tutaj Damian wykreuje. Dobra, ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Oczywiście zapraszam na mój kanał po więcej wiedzy. A tobie powodzenia w dalszym rozwoju. Dzięki.